Bez głosu sprzeciwu radni gminy w Bożencinie udzielili absolutorium z wykonania budżetu w 2011 roku wójtowi gminy Januszowi Kwaśniakowi. Za uchwałą głosowało 12 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. To już 14 w historii absolutorium dla wójta Janusza Kwaśniaka, który zarządza gminą nieprzerwanie od 1998 roku. Gminy 14 z kolei udzielone pozytywnie. No jest to pewnego rodzaju poświadczenie właściwego i rzetelnego wykonywania poszczególnych budżetów, począwszy od roku 98 do roku 2011. Nic dziwnego, w końcu budżet 2011 to rekordowy i najlepszy jak do tej pory. Wójt zrealizował budżet poprawnie za ubiegły rok. Realizowane jest wiele inwestycji. Realizowane było i jest do tej pory. No i myślę, że nagroda dla wójta się należy. W sumie z miejskiej kasy rok temu wypłynęło ponad 40 milionów złotych, z czego prawie połowa na inwestycje. Tak, rozwijamy się z roku na rok i z roku na rok udaje się coraz więcej. Zresztą pewnie to też wynik doświadczenia samorządowego, którego nabywa się wraz ze stażem pracy. No ten rok 2011 był rekordowy, jeżeli chodzi o wydatki budżetu, dochody budżetu, środki pozyskane z zewnątrz na inwestycje. Rekordowy, co nie znaczy, że nie będzie lepszych lat. Będą, choćby rok bieżący. Już teraz wiemy, że na inwestycje gmina wyda jeszcze więcej, bo około 21 milionów złotych. Julita Majewska, Telewizja.